poszło od pierwszego, bez problemu. Bez problemu żadnego. Uff. Aha, aha. Dzisiaj odcinek jest dosyć ciekawy. Witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. Przez wczoraj i dzisiaj zajmowałem się tym małym bąkiem. To jest CineLog 25. Ja go jeszcze kończę go personalizować, a mianowicie dostałem go w wersji Walksnail, ale zmieniłem go na inną wersję. Sprzedałem ten nadajnik, który tutaj miałem i to właściwie dwa sprzedałem w ciągu dosłownie jednego dnia i postanowiłem jednak założyć tutaj O3, dlatego że to może w tym momencie latać bez nagiego GoPro, naked GoPro. I to co zrobiłem jeszcze, założyłem filtr ND16, ale też znalazłem bardzo fajne bitrate'y i go troszeczkę zmieniłem, jeżeli chodzi o ustawienia. Dlatego, że mi wczoraj latał bardzo agresywnie i mi się nie podobał ten dron, zresztą nagrałem shorts na ten temat. A dzisiaj zrobimy sobie krótki tour. Wziąłem ze sobą tych baterii może z 8-10. Zobaczymy jak on się sprawuje. Mam tutaj Crossfire, w ogóle też spersonalizowałem go pod tym kątem, żeby na swoim radiu latać. Jest ND16, mamy tak jak powiedziałem 1/100 sekundy, bardzo fajne ustawienia jeżeli chodzi o wideo. Zobaczymy sobie jak kąt kamery, zobaczymy sobie jak on lata. Wezmę Was na parę miejscówek i zobaczymy sobie takiego, zrobimy sobie takiego vloga, jeżeli chodzi o dostrojenie nowego okłada. Chciałbym, żeby on był takim moim dronem docelowym w tym sezonie, z tego względu, że on jest malutki, a nie jest głośny, też nie jest super cichy i trochę się męczy. Zobaczymy jak on wypadnie w stosunku do drona, którego miałem w zeszłym roku, a mianowicie Pavo 30. Byłem bardzo ciekawy jakby to wyglądało. Ta miejscówka tu jest po prostu kozacka. Babka mi powiedziała, że nie wie czy może mi pozwolić tutaj polatać, więc nie latamy tu oficjalnie, ale jest prawdziwy kozak. Kiedyś natomiast latałem przy tym kominie, który widzicie teraz. On był tak wysoki, że aż mi się nogi ugięły. A tutaj jest brama jeszcze ciepłowni, więc jest totalny odjazd. A tutaj jeszcze mamy hutę, więc jest totalny ogień jeszcze większy. Mój spotter tutaj wyczuwa co jest grane. Dobra, spróbujmy polecieć w takim razie troszkę szybciej, tak. Tak, tutaj jest nawet konkretnie, to mi się podobało. Zobaczmy sobie te zbiorniki, one są blisko granicy. No konkretnie to wygląda tutaj, ta instalacja. Tylko uzyskanie zgody to potrwa tyle, żeby tam polatać na obiekcie, że ja już zdążę tego drona dawno sprzedać. No chyba, że mi się sprawdzi. Będziemy powoli sobie lądować. Po pierwszych dwóch lotach mogę powiedzieć tak, wiatr nim trochę targa, małe ma śmigła, jednak to jest kurczę takie maleństwo. Zobaczcie jak to wygląda, jak sobie weźmiemy 30, to jest potężny dron, który wydaje się, który jest tak naprawdę mały. Tak wygląda 30 w porównaniu do tego, no to proszę Cię, przecież to jest prawie 1/4, więc nie ma się co dziwić, że wiatr go targa. Pavo jest jednak dużym dronem i on ma mocne silniki, lepiej sobie daje radę. Pojedziemy teraz w miejscówkę, gdzie jest, potrzebuję taką osłoniętą bardziej miejscówkę. Tam powinno być lepiej, nie? Mamut jedzie z nami, Leon jest też ze mną jako spotter. Słuchajcie, mamy następną miejscówkę i ona jest tak konkretna, że wiele osób będzie, no myślę, że pod wrażeniem, bo ja tutaj jak pierwszy raz przyjechałem, to myślałem, że jestem kurczę gdzieś na wojnie, a jest tutaj bardzo konkretnie. Teraz jak nie jest tak bardzo zimno, bo ostatnio jak latałem tutaj 2 razy, to było mega zimno, to mogę się przyjrzeć i mogę powiedzieć tak, powoli to porządkują, ale tutaj to jest naprawdę tyle gruzu, bo tutaj były hale, tutaj była fabryka. I po tej fabryce widzę, że jest tyle śmieci, że to im zajmie jeszcze długi czas. Konkretnie, ale tutaj ta działka, gdzie stoi Lidl, jest naprawdę mega. Tu nawet jest taki pasek zieleni, natomiast my jesteśmy na tej miejscówce, to jest w ogóle coś innego, bo jest tak grubo. Zastanawia mnie jeden fakt, a mianowicie dlaczego tak akumulator leci, bo po 40 sekundach ja mam 14,5 V. No dobra, zobaczmy to. Tu jest konkretnie ciemno, tu mam, nie? Tak, dość ciemno, ale Crossfire trzyma. Wow. Tu co jest? Pięterko, nie? Wewnątrz jest niestety ciemno przy O3 Air Unicie. To jest to. Tak, już mi pokazuje low battery. Parę razy tu latałem. Kiedyś jeden koleś się do mnie przyczepił, ale skończyło się w miarę szczęśliwie, bo myślałem, że będzie groźnie, natomiast mój spotter też jest niezawodny, bo on mi daje takie poczucie pewności, szczególnie jak mam gogle założone. Tu jest budynek i on jest bardzo konkretny. Chodź, Leon! Jojo, ile tu jest śmieci. I są zastawiane wejścia, żeby ludzie tu nie wchodzili. Ale jest grubo, ojojoj, bardzo. No, ale zrobimy jeszcze przynajmniej jeden lot. Teraz chciałbym spróbować, jak wygląda najlepszy akumulator, jaki mam. Ten jest nowy, 650 mAh. Ciekawe, jak to teraz będzie wyglądało. To wszystko gra. Mamy możliwość jeszcze nagrania, bo przełożyłem kartę pamięci. Sprawdzimy sobie jeszcze tylko, czy ja mam. Taką możliwość powinienem mieć. I jedziemy z koksem. Piękny mam obraz w tej chwili, naprawdę jest genialny. No to jest jednak petarda ten O3. Co by nie mówić. Ja miałem wrażenie cały czas, że Pavo jest świetny, ale kurczę. To w ogóle nie jest ta liga. No dokładnie. Rowerzysta się tutaj chyba oglądał, mam wrażenie. Ale sobie pojechał. Fantastycznie. Chciałbym pooglądać z wami te rzeźby miejskie. Tu jest pierwsza z nich. Polecimy dalej. Muszę się troszeczkę wprawić do tego CineLoga. Teraz jedzie pociąg. Też go fajnie widać. Tam zasuwa. A my zaraz wrócimy tą alejką. Ok. . 14,8. Tu mamy kolejną rzeźbę. Kolorki są fajne, naprawdę dobrze to wygląda pod kątem ekspozycji. Teraz jak nie mamy filtra, to oczywiście jest przepał, jeśli chodzi o ten. Jeżeli chodzi o jasne fragmenty, są białe chmurki. Ja przypalę. Tu mamy Tadeusza Kościuszko. No dobra, chciałem go pokazać teraz tak trochę lepiej. Idzie ok. Czy tam jeszcze jakąś rzeźbę mamy? W tej chwili lecę 2,5 minuty. Tu jest jeszcze taka mała. I tam jest jeszcze jedna rzeźba. To, co mi się podoba, że on ma naprawdę mega zasięg. To jest absolutna petarda. To jest absolutna petarda. Ja jestem teraz tyłem do niego, a tu jest cały czas 50 megabitów na sekundę. Jest cały czas pełen zasięg. Dobra, to teraz pytanie, czy ja się bym zmieścił tu. Jak przejdę przez to, no nie przejdę, nie ma opcji. To jest za małe. Musiałbym być blisko tam. Najwyżej podejdę. Ale to, o czym chciałem powiedzieć, że jestem na samym końcu parku. Jedynie mnie ogranicza akumulator 3,30. Czyli on... No, muszę już powoli wracać. Jedyne co ma, to jest słaby akumulator. Tak poza tym to jest gitarka. 4 minuty. To jest chyba maks, jaki jestem w stanie osiągnąć. A tu musimy już lądować. Miejsca? No jest, kurczę. Jest spoko miejsce, żeby przelecieć. To co? Ćwiczymy? No można. Mamy to. Co prawda kamera jest dosyć mocno eksponowana, ale damy radę. Chodź on tutaj w tą stronę. No już. Grzeczny bądź. Muszę mieć prędkość odpowiednią. Trzeba nabrać prędkości. Ten akumulator jest bardzo słaby. Poszło od pierwszego, bez problemu. No dobra, to spróbujmy jeszcze z tamtej strony. Bez problemu żadnego. Uff. Oho, ho. Jeszcze 2 razy i od razu poszło. Wystarczy. Widziałeś to? No, dobry pies. Widziałeś to, Leon? No, daj łapę. Dobry piesek. Widziałeś, jak pięknie przeszliśmy? Super, nie? Wystarczy. Teraz jest piękne światło, jest naprawdę cudne światło. Co prawda ja miałem niby full akumulator, ale po wzniesieniu się mam 14,2, 14,3, więc widzę, że ten akumulator nie jest full. Natomiast fantastyczny jest ten pasaż tutaj nad rzeką. No nic, lecąc na tym akumulatorze, ile fabryka dała, to jest po prostu genialne światło. Fantastycznie. No. Myślałem o tym, żeby pójść po lewej stronie, ale istnieje ryzyko takie, żebym zahaczył i wylądował w wodzie. Już tak kiedyś zrobiłem z awatą, więc odpuściłem. Ale jest genialnie. Mam teraz komunikat low battery. Tym się w ogóle nie przejmuję. Idzie ekstra. Okrążymy sobie pomnik Kościuszki. Zwolnię. Jeszcze raz. Wiatr mnie delikatnie zbiera. ale mimo wszystko jest super, wystarczy. Jedzie pociąg, próbujemy za nim. Ten akumulator wylatam do końca, ile dam radę. Spróbujemy sobie teraz zawrócić i polecę znowu, tylko że mamy super światło. Troszeczkę jest na wiatr wrażliwy ten dronik. Polecę nim tak daleko, jak tylko będę mógł. Fajnie idzie, naprawdę musiałem się troszeczkę skoncentrować, dlatego nic nie gadałem, ale idzie naprawdę dobrze. 12,9, czy na cele mam ponad 3 V, mogę latać jeszcze. Ten akumulator i tak jest do bani. Ja postaram się trzymać troszeczkę bliżej. Tak, teraz już mam poniżej 12 na cele. Muszę lądować, jest 11. Słuchajcie, kończymy powoli. Zrobiłem tych lotów z 10 i muszę przyznać, że jest petarda. Ja sobie zapomniałem, że Pavo wcale nie latał tak dobrze, jak mi się wydawało. Przynajmniej na tych goglach moich, i dzisiaj Pavo nie pokazał nic. Natomiast CineLog 20 po tych moich ustawieniach, po lekkim tunie, wygląda kozacko. Ja jeszcze go pomaluję może sprayem albo przykleję mu te czarne osłony i wtedy będzie całkowity kozak. Ale jeżeli się przestawi ustawienia, bo on latał mi wczoraj bardzo, bardzo mocno, tak jak wyścigówka, po zmianie ustawień naprawdę było dużo lepiej i jestem z niego zadowolony. Czas, jaki osiągnąłem lotu, zwykle na tych małych pakietach niestety tylko 2 minuty, natomiast na pakietach większych 650 mAh latałem około 4 minut, czyli całkiem nieźle jak na takiego maluszka, który nie ma zbyt dobrej efektywności, bo wiadomo, że masa w stosunku do powierzchni śmigieł, do tej mocy jest dosyć znaczna. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, widzimy się w kolejnym epizodzie. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tym maluchu. Czarny powinien być naprawdę taki, jakbym sobie wyobrażał.